Chciałam dziś pokazać suszarkę kabinową Home Run Pet, jedna z najmniejszych i najtańszych na rynku polskim, około 2000 zł, nadaje się dla małych piesków i kotków. No pieski takie mniejsze szpice, małe Shih Tzu, York Maltańczyk, ale też te nieduże powinny wygodnie się tutaj odnaleźć. Długo się wahałam, natomiast do suszarki przekonał mi Chińczyk, który powiedział, że w Chinach jest to must have każdego salonu grumerskiego. 90% włosa robi właśnie ta suszarka, potem dopiero wyciągamy pieska i prostujemy na szczotce. A więc czas na wielki test. Ale nie taki. Najpierw ja. Zawsze sprawdzam na sobie. Muszę przyznać, że byłam zaskoczona. Sądziłam, że będę miała odczucie przesuszenia w nosie. Natomiast y, było bardzo przyjemnie. Ten wiaterek był jak taki ciepły letni, przyjemny wiaterek. Nie odczułam dyskomfortu. Można by tak dłużej poleżeć. A co na to pieski? Muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczona. Sądziłam, że większość będzie się obawiała tej suszarki. Tymczasem jest odwrotnie. Mm. Jest naprawdę cicha, a ten powiew jest delikatny, dlatego większość psów, jeżeli tylko nie boi się zamknięcia, dużo lepiej znosi suszarkę kabinową, aniżeli zwykłe suszenie, szczególnie jeśli chodzi o głowę. Koty już w ogóle ją uwielbiają. Suszenie w niej jest powolniejsze, natomiast lubię mieć ją jako taką alternatywę. Mogę po prostu zjeść kanapkę, no i wiem, że ten piesek jest tu bezpieczny i spokojny. Kiedyś klient zapytał mnie, a co jeśli silnik wybuchnie? Cóż, zapytałam producenta. Powiedział, że pies powinien być całkowicie bezpieczny, ponieważ silnik znajduje się z tyłu. Nawiew jest z tyłu i od dołu. Także dość dobrze wysusza i spód i główkę. Co więcej, z boków są klapki, przez które można włożyć rękę i pogłaskać pupila.